Cześć, mam na imię Karol, witam was w najnowszym odcinku na kanale Karol na rowerze. Dzisiaj jadę sobie w stronę Beskidu Niskiego objechać podobną trasę, którą możecie sprawdzić na jednym z moich niezrealizowanych do końca projektów rowerku. Jedź, jadę na fajne szuterki, to jest mój cel na dzisiaj. Na razie się spinam do Cieknina, właśnie już w oddali widzę znak z ową miejscowością. Ale nim dojadę do Folusza, trzeba było przejechać przez Dębowiec do Cieklina właśnie, by jechać w kierunku Beskidu Niskiego. Ale jeszcze przed granicą Beskidów skręcimy do Woli Cieklińskiej. Jadąc na Folusz warto skręcić właśnie tutaj, czyli Woli Cieklińskiej na cmentarz z okresu I wojny światowej. Numer 11 projektu Tusana Jurkowica z 1915 roku. Więc tu jak najbardziej jest ta informacja. Jest też to miejsce szlaku transkarpackiego, szlaku archeologiczno-kulturowego. Jak najbardziej można trochę informacji na ten temat złapać. Muszę więcej poczytać o tym szlaku, może będzie fajna opcja na jakiś inny odcinek, ale jeżeli szukacie czegoś nietypowego na trasie, fajnego miejsca do zdjęć na pewno, to ten cmentarz jest na pewno takim wyjątkowym miejscem w okolicy Jasła. Poza tym, przez to, że on jest nie bezpośrednio przy jakimś szlaku drogowym, jest rzadko uczęszczany. Więc jeżeli chcecie fajne miejsce do zdjęć, jak najbardziej zapraszam. Jednak trzeba dalej pamiętać, że to jest cmentarz, więc postarajmy się to miejsce z szacunkiem traktować. Nie mam 100% pewności, co to powietrze w dętce, więc jeszcze robimy szybką akcję serwisową i lecimy dalej. Czas ruszyć dalej, już w kierunku Folusza, na niebieski szlak rowerowy przez Nagórski Park Narodowy, gdzie miniemy najpierw skręt na Diabli Kamień, pojedziemy na Polanę Świeżowską, by zjechać do Świątkowej Wielkiej. I muszę przyznać, że wczesną wiosną ta trasa zrobiła na mnie największe wrażenie, gdyż bujne drzewa zasłaniają okoliczne widoki. Ale nie będę na to narzekać, ponieważ dzisiejszy upał sprawiłby, że brak cienia utrudniałby całą trasę. Jeśli zastanawiacie się, jaka jest najlepsza miejscówka na pierwszą kawę dnia, to najlepsze są takie wiaty po szlakach, gdzieś w górach, tak jak tutaj w Beskidzie. Motyle. Wiecie, jak robicie takie podjazdy, jest monotonnie i to fajnym sposobem, moim przynajmniej sposobem na takie długie, fajne podjazdy jest zrobienie tempa, ponieważ idziemy powoli jak lokomotywa.
więc można na przykład sobie podśpiewywać w osie, w głowie. Na przykład bum, cuk, cuk, czy kleczuk, ty. Ale jeżeli tej piosenki nie lubicie, to też fajną opcją jest Eurodance. Na przykład Captain Jack. Jack, yo, albo może coś ze starego disco polo. Typu Audi w RPG. Magura Wątkowska. Tam? Chyba nigdy nie byłem. I Świeżowa. Tam. Czyli wychodzi na to, że jesteśmy na Polanie Świeżowskiej. Co oznacza, że jestem w połowie drogi? Muszę się dowiedzieć, czym tym czerwonym szlakiem pieszym można jechać rowerem, ale znając raczej podejście tutaj Parku Narodowego na przykład, to Folusza, które jest słuszne, bo Folusz jest popularnym szlakiem pieszym, to tylko trudnym, jeżeli chodzi o rower, więc akurat rozumiem, że legalnie tam się wjechać nie da. Ale pomijając ten fakt, Polana Świeżowska, zrobiłem to kiedyś na szosie, dzisiaj na gravelu. Jestem zdziwiony, że to naprawdę zrobiłem na szosie. Tamta trasa jest przesrana. Czeka mnie teraz nagroda w postaci wspaniałej drogi szutrowej i to jest główny element dzisiejszego dnia. A jaki i powód jest, że chciałem taką radość sobie sprawić? Krótka. Dzisiaj mam urodziny. 3.29, więc trzeba to trochę poświętować. A przede wszystkim, może nie w samej wiacie, ale na krótkiej przerwie gdzieś wysoko. Kończę te bajeczne szutry, skręcam do bliskiej memu sercu Desznicy, gdzie niejedno lato zaczynałem wraz z harcerzami, gdzie wybudowano niedawno wieżę widokową, więc przy okazji sprawdzam, jaki tam jest widok. By dalej jechać na kolejne drogi szutrowe przy grodzisku Walik. Czekając na przejazd kolei, chciałem Wam podziękować za ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zachęcam Was do subskrypcji, zachęcam Was do oceniania, do komentowania. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie będą się pojawiać 3 filmy w tygodniu, więc tym bardziej zachęcam do aktywnego śledzenia. Do zobaczenia, do usłyszenia, pa! A tam pociąg jedzie, pa, 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 pa.